Siema, witam Was w wyjątkowym odcinku, bo zaprosiłem gościa specjalnego i nie to nie jest ten mój drogi uczeń, którego widzicie na ekranie chwilowo. To też jest wybitny zawodnik, rzecz jasna, ale tym razem mamy gościa specjalnego, specjalizującego się w piłce nożnej, w futbolu. Zaraz zobaczycie, kto to konkretnie. Ale najpierw doprowadzimy do pewnej pozycji i wtedy już wszystko wam się rozjaśni, bo musiałem poskładać z puzzli. Tą pozycję, no bo zobaczyłem takie zdjęcie od trenera Liverpoolu, znanego Niemca Jurgena Klopa, kiedyś trenował Lewandowskiego w Borusi. No i zrobił zdjęcie Mohamedowi Salahowi, czyli w sumie jednym, jednemu z najlepszych piłkarzy aktualnej, najwyższej klasy rozgrywkowej angielskiej, czyli Premier League, który grał z Soboszlajem, czyli z Węgrem. No i Gagpo się temu przyglądał. I ustawiłem dokładnie taką pozycję. Teraz mamy ją na ekranie i znalazłem oponenta, który jest na podobnym poziomie co właśnie egipski Bóg, jak to go określają. I żeby nie było tak łatwo, no bo wiadomo, jestem delikatnie lepszy umiejętnościowo. W końcu jestem jego trenerem przy okazji. O, to ja jestem niczym: Jurgen Klopp. Aczkolwiek dzisiaj się wcielę w rolę Arsenalu, jako że wczoraj był ich mecz. Jaki był wynik, dowiecie się na końcu. Bo piłka nożna to też moja pasja, i przed każdym ruchem mam 10 sekund, żeby powiedzieć jakiegoś piłkarza Liverpoolu. Jeśli nie zdążę, bądź się powtórzę, bądź źle powiem, to w salach będzie mi mógł powie powiedzieć, którą figurą muszę się ruszyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No to możesz lecieć, Mohamedzie. Dzięki, dzięki za zaproszenie. Zawsze jest przyjemność gościć na Twoim odcinku. także Po egipsku. No tak. Za mało <noise> czasu widałeś. <mi> <noise> Dzisiaj nieprzygotowany korków nie wziął z egipskiego. Bo wiesz, korki okay. to też boisko. Nie załapałeś, nieważne. <głos> <głos> Dobra, no to jako, że jestem zmęczony po, po, po meczu. Także zagram ruch. Nie wiem, czy do końca dokładny. Dobrze, no to Mohamed Salah na no dobry początek. Jako, że Salah jest atakerem, lecimy na oponenta. Jest right wingerem, jak dobrze pamiętam. Konkretnie. No to Cody Gakpo jako widz. Troszkę musiałem się przybliżyć do pozycji, więc wkraczam konikiem do akcji. Szczególnie, że jest ofensywnym pomocnikiem. Jak dobrze pamiętam, Gakpo, no to wprowadzam go do ataku. Co to za odcinek? O kurczę, mój, mój bishop został złapany. Dobrze mi poszło. Ja też jestem zmęczony po treningu. E, Okej, okay, no to Henderson, były kapitan Liverpoolu, aktualnie gra w Arabii Saudyjskiej, ale bardzo chce stamtąd uciec z powrotem do Premier League, bo nie czuję się tam, tam za dobrze. No i też jego drużyna, z tego co pamiętam, gra beznadziejnie pod batutą Rarda, Nie jestem pewien. E, dobra, no to teraz będzie mm, Soboszlaj. Też jako jeden z zawodników, którzy byli przy szachownicy. A nie mam pojęcia, jak uratować gońca. <laughs> to jest trochę problem. No ale okej. Okay. Następnie będziemy mieli linię obrony. No to zaczniemy od Trenta Aleksandra Arnolda. Bierza da jeden. Dobry trening mi dajesz. E, okej. Okay. No to e, kolejny z linii obrony będzie Joe Gomez. Oczywiście mogę też legendy. Liverpoolu dawać, bądź byłych zawodników. No i jako, że jestem Polakiem i dzisiaj reprezentuję barwy Arsenalu, patrząc na wczorajszy mecz, no to 80. minuta, jak wiadomo, Kiwior popełnia błąd i strzelił gola samobójczego i w ten oto sposób straciłem Bishopa. No to Van Dijk, aktualny kapitan, jak dobrze mi się wydaje. Ewentualnie bramkarz może być kapitanem, nie pamiętam. No i niestety oh, yes. Mohamed Salah dostał, dostał zaćmienia, nie wiem, na Ozrysa i Apisa, czy kogoś tam egipskiego innego. E, no d dzisiaj mamy Boga, ale Boga Ciemności. Jako, że ostatnio byłem w Egipcie, no to to jest Bóg Ptach, jak dobrze pamiętam. No, i tutaj udało się zdobyć materiał. Odzyskujesz materiał. Odzyskasz materiał, mówiąc oczywiście kapitana, bądź nie kapitana, bądź drugiego kapitana, czyli Alisona. Także teraz już trzeba iść chyba na całość, no bo tutaj oponent ewidentnie ma przewagę w tej pozycji, i postaramy się zamieszać. Żebyśmy <noise> nie zamieszali sami siebie. Po takim ruchu to iść, to można do domu chyba. <noise> Dobra, kolejny z linii obrony lewy obrońca Andrew Robertson ze Szkocji, który <noise> uciekł. No to. straszony. Kolejny może być Endo, który przyszedł z Bundesligi i no, jest po prostu żołnierzem Jurgena Klopa. Żeby, żeby być takim zmiennikiem środka pola. Który niespodziewanie okazuje się być całkiem dobrym zawodnikiem. Dobrze sobie radzi w Liverpoolu z tego co, co wiem. Okej, okay, to wyprowadzimy kolejną figurkę. I będzie to kolejny zawodnik no ofensywny, bardziej Bobby Firmino. Który zakończył swoją przygodę z Liverpoolem. Ale myślę, że dobrze go wspominają na Anfield. Anfield Row, tak? Kurde, widzisz, pamiętam coś. Tak jest. Zobaczymy. Chyba mój hetman jest atakowany. No to kolejny zawodnik to będzie Luis Diaz. To jest lewy, lewy skrzydłowy, chyba. Jak dobrze pamiętam, lewy napastnik, coś takiego. I ostatnio była smutna sytuacja, jak dobrze pamiętam, że jego tata został porwany. Ale ostatecznie został, został odnaleziony po kilku dniach. Chyba po opłaceniu okupu, ale tego nie jestem pewien. Mam nadzieję, że nie mylę sytuacji. Ponownie moja królowa została zaatakowana, to zagram z zawodnikiem Minamino na skrzydełko. Następny będzie Darwin Nunes, który uwielbia nie trafiać do bramki, więc wieża bije skoczka, tracąc jakość, no bo Liverpool stracił ogromnie dużo pieniędzy, a na jakości raczej nie zyskał. Aczkolwiek trochę bardziej się zaczął rozkręcać ten zawodnik. Kolejny będzie Matip, też z linii obrony. Jarek... W Liverpoolu tam słyszałem, że jest taki jakiś młody Polak, to, to, to tam czy mi się przesłyszało? Tam w juniorskiej drużynie, czy nie? To nie, nie ten temat. A tego nie wiem, sobie nie pamiętam. Może tak być. Ja nie wiem, czy Ramkasz jakiś może? Ale nie jestem pewien. Nie pamiętam niestety. Wiem, że na pewno w Brighton. Mamy, mamy jakiś Polaków i mamy w Aston Villa. A mamy tego juniora szczęsnego, tak? Tego seniora szczęsnego. <laughs> Jakby tutaj ugryźć oponenta? Jakby to powiedział? to. O, i, idealna podpowiedź. Będę miał kolejnego <laughs> zawodnika. No to czas a właśnie. Tego nie możesz, tego nie możesz. Jak to nie? No to ugryziemy oponenta, ale za ugryzienie dostaje się żółtą kartkę, więc kolejna jakość stracona. No a Luis Suarez to zawodnik, którego no, lubię, bo grał w Barcelonie, czyli moim ulubionym klubie. I kolejny zawodnik, którego powiem, no to Steven Gerrard, który. Jako że miał opaskę kapitana, to nie popełnia błędu, jest legendą Liverpoolu, zgarnął pioneczka i szykuje się do ataku na króla przeciwnika. Tutaj już grozą mnie przyjemności, dla są same przyjemności. Dobra, zagramy tak. Ja nie ma zawodnika w głowie. <grybuj> Oj. Yy. Tik-tak, tik-tak, 5 sekund. No, chyba nie zdążyłeś. No dobra, no dawaj. Którą figurą? A... Na szczęście nic nie się tracę, więc wyrąbane trochę. Ale czemu nie mam zawodnika? No to. No to rusz na przykład. Pionkiem, 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 pionkiem. E, dobra, no to zagram jakiś szybki ruch. Pionkiem. Ok. Dobra, mam dwóch Chcę ze starej gwardii wymyśli... wymyśleć. No to Lucas Lewa. to jest zawodnik. Defensywny pomocnik starszej gwardii Liverpoolu, jeszcze za czasów Gerarda grał jak dobrze pamiętam Oj, to tu muszę powiedzieć zawodnika jakiegoś bo stracę Hetmana No miałem go w głowie Klein Nathaniel Klein to jest prawy obrońca Więc zagram sobie do tyłu spokojniutko Kurczę, muszę szukać jakiś matów bo mi się kończą zawodnicy no, dobra, przypomnę sobie o kogo mi chodziło. Dobra, Martin Szkretel, środkowy obrońca, defensor. A eee, mnie tak gonisz. Okej, okay, mamy szacha, no to muszę uciec. Eee, no to Jones, Curtis Jones. Ok, i teraz powiem Luis Diaz, i powinieneś mi coś powiedzieć w tym momencie. To jest 93. minuta meczu, i ja mówię Luis Diaz, a co to znaczy? Że powtórzyłem zawodnika. Powiedz to. A, powtórzyłem to... zawodnika. O nie! To teraz musisz mi powiedzieć, jaką figurą muszę ruszyć. No to możesz ruszyć na przykład. No. No możesz bishopem ruszyć. No to ruszam bishopem. Na D6 I o nie 93 minuta Arsenal popełnia kolejny błąd I 2 do 0 zwycięża Liverpool na czele z Mohamedem Salahem, więc tym razem się nie udało wygrać niestety mój uczeń I w połączeniu z Pięknym stylu Pięknym Tak, stylu. gwiazdą światowego formatu, no tutaj ewident... ewidentnie zmylił mnie strzałem z fałsza i nie miałem szans i tak oto kończymy tą, tą tragiczną rozgrywkę. No. Parady śmiechu. Tak jest. Niekończęcą karuzelę. Jak Wam się podobało, zachęcam do subieka z dzwoneczkiem. Lecimy po tysiąc subów. Będę mega wdzięczny. To jeszcze zachęcamy Kamil, znaczy Mohamedzie do treningów z Kertopem, do wspólnych rozmów. Zawidzicie jaki poziom gry tutaj zawodnik prezentuje po wielu godzinach spędzonych z Kertopem. Po prostu Kertop sam Kertop się przekonał, że zbyt dużo wiedzy przedłożył zawodnikowi przed oczy. To nie tak, że podpowiedziałeś Hetmana. <grym <grym nie, na. to był gambit. My do 16. ruchu mamy to wszystko opracowane. <grym> A no tak, to ja mu podpowiedziałem, żeby tak zrobił. Oczywiście napisałem mu na, na czole. No, jeszcze zachęcamy do łapki w górę i sekcja komentarzy jest dla Was. Może, możecie dać znać, jak Wam się podobał taki dość zabawny odcinek, za, zabawny format. I jak macie Mam jakiś bardzo. pomysł? Tak jest. <laughs> jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać i Elo, możesz się pożegnać. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. Bawcie się dobrze. Pionkiem.